Hej moi drodzy, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Shiro, witam was w kolejnym odcinku Telling Lies. Miałem delikatną przerwę od tego, aczkolwiek chyba nie będzie to problemem. No i ja sobie tutaj wiele różnych rzeczy też również podtytułowałem, jak widzicie. Niestety, ale grając na dwie gry, problem jest taki, że muszę potem, zgodnie z moim filmem, który nagram, muszę sobie odkaczać na tym pierwszym save'ie wszystko tak, jak robiłem to zgodnie i chronologicznie, bo inaczej nie będę miał pokazane po prostu, że te filmy już zaliczyłem, więc ciężko mi jest nagrywać tą serię, bo dosyć sporo potrzebuję przygotowania, ale myślę, że to też nie jest aż na to wielki problem, po prostu ta seria może być delikatnie rzadsza, ale na pewno grę dokończymy. Dobra, jak tam już było z tym Davidem? Czy mamy tu już wszystko zrobione? Bo też nie pamiętam, tak, David tu już był cały. Jones nie był cały. Zobaczmy David Jones. Czy będzie więcej? No jest więcej. Jest więcej i nawet już widzę mniej więcej, co potrzebuję do dalszych filmów. I to jest 18642. 18642. PAF, tak? To jest to? PAF? Nie, to jest P7. Czyli to jest to. I następny film to będzie końcówka 645. I tu potrzebujemy wpisać move. Czy pisz do Dawida? Powiedz Dawidowi. Końcówka 645. 18645. Powiedz Dawidowi. Powiedział David? Już rozmawiam z Davidem. 18707 to nie jest to. 18 to nie jest to. No może być problem. Może być problem. Nie wiem jak to ugryźć. Nie wiem jak to ugryźć. Nie wiem troszeczkę jak to ugryźć, ale... Rozmowa z Davidem może. O, rozmowa z Davidem? Może rozmowa z... 17, 189 to nie 100. Też nie. Rozmawiający? Rozmawiam. Teraz rozmowa. Tego nie widzę. 18645. Kurde. Rozmowa jest, bo to widać, że jest coś. Ale nie wiem, co dać dalej. To też nie. Kurde, nie wiem jak to ukryć. Dobra, no trudno, nie mam drugiego filmu, więc też nie możemy go... Ale jestem głupi. Ale jestem głupi. O Jezu, przecież są dwa filmy. To są te dwa filmy. 642 i 645. Jezu, nie wierzę w to. Ale jestem głupi czasem. David Jones. No pewnie, to są te dwa filmy. Oj, no dobra, zjecie mnie, trudno. Zjecie mnie, trudno.
Dobra, gotowi jesteśmy? Wszyscy gotowi. Heard what went down in Michigan. You arrested them all, huh? Even Ava? A, przepraszam. Nie ruszyło mi tu. Nie ruszyło mi tu. Tak patrzę, że on cały czas stoi i nie gada, a on nie ruszył. Co się dzieje? Zepsuło się coś? Coś się zepsuło po prostu. Okej. Okay. Nic się nie stało. You know, if you want to talk, we can have another conversation on what the hell happened in Cleveland. And you can feed me a line again, and I can explain to you how much it personally hurt me to have to clean this mess up. All these years, Mike, I have been loyal to the Bureau above all else. Yeah, you were loyal. And I haven't given up on it, David. A knife can lose its edge, but it can be sharpened again. I told you not to arrest them. Walked. Yeah, because you used my reports, and then the judge threw it out, and now they know that there's a traitor. We didn't act blindly. We could have kept him. We chose that Eric go. They'll all assume he gave up information and walk. He's gonna have this stink of collaboration on him. And no one's gonna go looking for David Jones. Because David Jones is dead. I'm happy I have my David Smith back. You know how to make a really good knife? They heat and they cool the metal several times over and it distorts and it warps, and then they hammer it, and grind it, and polish it. And only at the very end does the perfect knife emerge. The forging process, it actually rearranges the atoms of the steel, makes it stronger. You can come out of this stronger, David. There's a myth that handsmith knives are better, but actually these days the machine-made ones are far superior, great, Mike. More reliable. It's great. You know a lot about knives. Have a nice vacation, David. Czyli co, ich w teorii aresztowali? Tego co rozumiem. Tego co rozumiem, ich aresztowali. Ja sobie to też odhaczę na tym save'ie. Też sobie to odhaczę na tym save'ie, żeby to było. No okej. Okay. Jones i jeszcze jest David Smith. David Smith. No właśnie, mamy tutaj kolejne nagrania. On powiedział, że wrócił do niego stary David Smith. W sensie mowa o tym kolesie, co z nim rozmawiał oczywiście. Ale David Jones nie żyje. Czyli to była tylko przykrywka, to był jego pseudonim jakiś operacyjny. A teraz już wiemy, że coś się sypnęło. Że już ich aresztowali i najprawdopodobniej po prostu... Nasz David, ten tutaj, globalny, no jest aresztowany razem z tą Ava i tak dalej. Ale co się stało, jak oni się poznali z tą Ava? To też jest bardzo dobre pytanie. Dobra, 17375. 17375. Ja sobie to już wyszukuję. To jest PA, to nie jest to. To nie jest to. Nawet tego nie ma. Oh shit. Dobra, są jakieś inne zmiany, widzę. P5SFQ 1735 jest w tej chwili tym. Dobrze wiedzieć. Gdzie jest Alba? Musimy sobie znaleźć. Gdzie jest Alba? Żeby to było to? Czy 180? Tak, to by było to. I to też jest zmienione. To też jest zmienione. Ten entry. No dobra. Ogarniemy. Ogarniemy sobie to bez problemu. I oglądamy. Hey! How you doing? Where's Alba? Where is Alba? You know, I guess she must be hiding. Oh. We have to go find her. Oh, you do? Yeah, huh? Okay, count to 10. Oh, I'm coming with you. Okay.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Okay. All right, ready or not, here I come. Where is she? I know she's out there somewhere, because no one can hide from David Smith for long. I will find you. Hello, you out there? Let's see, is she... Oh, I bet you she's behind this tree. Oh, yep. Yeah, I bet you she's right here. No. Oh, but wait, look, a trail. What? Ooh, a trail. Oh, a trail. Yeah, look, let's follow this trail. Oh, down this... Oh, I see little footprints. Yep, we're gonna follow this trail. It leads around this tree and gotcha! I knew you'd find me, you special agent. That's right. We're having a lunch. You are? A picnic lunch. You are? I ate a lot of chicken. Oh, good. And we had pie, too. Whoa. I'm stuffed. Good. I'm glad you're eating, my love. Good. Can Mima play hide and seek now? Oh, no, sweetheart. Mima's sleeping. Yeah. Oh, hey, you know what? You know what we could play? How about a game of Sleepy Lions? You want to play some Sleepy Lions? Mima's sleeping for real. That's not fair. She always sleeps when she's had one. Oh, okay. Well, I guess you're going to have to just try a little bit harder. And, you know, sometimes pretending to do something's easier than doing it for real. Okay? Come on, lie down. I'll judge. Yes, lie down and I'll judge you. Go on. Sleepy Lion starts in 5, 4... Okay. 3, okay, two, close your eyes. 1, and sleep. Oh, let's get a look at this. Let me look at this lion. Is she moving? No, that lion's not moving. Oh, everyone's looking very sleepy. Hey. Oh, let's take a look. All the lions are looking so very sleepy. Yep. Oh, wait a minute, though. Did I just see? Yeah, I think I just saw the older lion move. Did I just see them? Oh, no! Gotcha! You peeked! You tricked me! Yeah, that's right. I tricked you. It's how you catch the bad guys. Yeah, well, I'm pretty sure that's called entrapment. What do you know? Dada, yes. Try some chicken. Oh, chicken? Okay, I'll eat some chicken. Let me have some of that chicken. Give me that chicken. Yum, 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 yum. And some corn. Delicious chicken. Oh, okay, corn. Corn too. Okay. Yum, 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 yum. Oh, I love corn, especially with butter. Mama, more wine? Oh, no, thanks. Okay. Sweetheart, Mama's driving later. Yeah. Hey, Emma, can I talk to you for just a second? Oh, yeah. Hey, what's up? Hey, look, I got bad news. What's going on? Okay, I can't make Thanksgiving. Oh, Christ. I got my shift off. I know you did, hon. Mama's planning on cooking a 30-pound turkey in honor of your presence. I know. What, the terrorists don't get the holiday off? No, we're showing solidarity with the protesters. And you know these kids, they're not the kind to want to hang out with the families on the holidays. Yeah, no shit. If it's any consolation, I'm going to be eating tofu instead of turkey, okay? Oh, well, I hope you choke on it. Hey, Emma, don't... To było przykre. To było mega przykre, mam nadzieję, że nie mdławisz. No wiesz co? Dobra, ja sobie jeszcze kliknę tutaj, gdzie jest Alba. I moi drodzy, ja troszeczkę popieprzyłem tą sprawę, bo tutaj ten David Smith... to było to... Ja wcześniej poszukiwałem? David Jones. Zobaczcie. Ten typ... To jest on. Tylko on jest tu ogolony. Ja go nie poznałem. To jest ten nasz główny David Jones, który tam był i teraz on jest David Smithem. To prawda. Jak najbardziej. On tutaj w tym filmie z rodziną... Hey. Hey. I'll keep out of your hair. What? Co to było? Co to był za typ? Ej. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Czemu ten typ wyszedł z kim? What the fuck? Właśnie, to jest David Smith. David Smith to jest jego prawdziwe imię i nazwisko.
Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, kolejny film to będzie 18488. 18488. No to jest P6. P6. I to jest w teorii jeden z ostatnich filmów. No dobra, zobaczmy go. I on nie ma w ogóle drugiej części, nie? W sensie jest tylko jedna. Dobra. Zobaczmy na całym ekranie. Hi. This is David Smith or Miller or Jones or however you know me. I'm about to do something and I needed to be clear why and what I'm doing. The Prosperant Pipeline is a bad thing. And like a lot of bad things, government and corporations have let them happen. I mean, we've all let them happen. And strong men like me have let them happen. And I've done a lot of bad things. But I'm gonna do something right now. You deserve a partner who's strong and good and real. And Ava, you are and you will always be something special. Run a marathon now, Maxine. Not that, that matters. I wanna dedicate this act to my children, Alba and Star. I only wish that the two of you grow up to find a world that's a little bit better than the one I'm leaving. Water is life.
O kurczę. Czyli on się zabił. Czyli to chyba, czy ja puściłem to z samego początku? Hi. Tak, puściłem to z samego początku. W ogóle dostaliśmy achievementa dotrwaj do północy. Dotrwaj do pierwszej, nie północy. Pierwszą w nocy, okej. Kurczę, to jest ostatni jego film. I powoli nam się układanka zaczyna tutaj splacać. W ogóle on to powiedział, David Smith. David Smith, or Miller. Miller. David Miller. No właśnie. David Miller. I tutaj też coś mamy. Tutaj też coś mamy. Oczywiście włączamy sobie ponownie drugi ekranik. Kurczę. No ciekawie. Naprawdę się robi coraz bardziej ciekawe. 18473. To też końcówka jakaś jest. SQC to jest drugi film. Recognize. Więc tak. Tutaj David Miller. I tu jest tekst coś z wyspą. Wyspa. 470 końcówka. To by było to. 18470. Key. To sobie włączymy. I to sobie włączymy. Oglądamy. Well, hello, Harry. Hey, David. Long time. Yeah, I almost didn't recognize you with the beard. Yeah, well, I've been away on a desert island for the last month, went native, so. Well, it looks good on you. Thank you. I stopped using this account for business a little while ago. I only used it to chat with my kids and my hookups, so you were in very privileged company. Wow, well, just don't put your cock out on me, okay, Harry? So listen, I need goodies. For one of your friends? Yeah, well, it's for a big rap party. That's good. Yeah, I like your movie money. I know you do. It smells so clean, you know? What do you need? It's gonna be quite the party, so I'm looking at about half a pound of candy, half a pound of Diet Coke. Sure. Yeah. I can help you out with that. Good. When do you need it? Tomorrow. Yeah, yeah. Tomorrow. We're going out of town, so I need it by then. Wow. You look worried, Harry. No, man. I mean, that's just. You're starting to worry me. It's just. No. It's just, I gotta pull it together. It's gonna be like 50 per. 50? So, did you, Wait, you're not hiking your prices up on me, though, right? Wait, look me in the eye? No. Look me in the eye? You hiking your prices up on me? No. Okay? David, I'm not. Look, you know I'm not. I can see what I can do, but I mean, come on, can we just at least call it 45? No, look, hey, man, it's not even about the price. I don't care about the price. I care about whether or not I can trust you or not. Okay? Because I'd be, look, I'd be happy to pay 50. Let me just let that be known. Thanks, man. I appreciate it. You got it. Good. No, now, here's the deal. Okay, you're going to meet me tomorrow at our favorite restaurant. Okay. Okay, it's going to be 1 o'clock. 1 o'clock. My treat. All right, I'll be there. Good. Wear something nice. Take that thing off, okay? Wear something nice? This doesn't look good to you? Good hell, David Miller. Czyżby jakieś dragi? Pytanie po co? Po co te dragi? Dobra, David Miller. Sobie też odhaczmy. Good hell, David Miller. Idź do diabła, Davidzie Millerze. No właśnie. Dobra. Następne. Cukierki. Nie. David Miller jeszcze raz. Nie, to była wyspa, przepraszam. Na tej wyspie gadał. W ogóle właśnie, na wyspie... Mam tu koniec słowo klucz, ale wolałbym tego tak nie używać. Wiecie, on tu powiedział, że... Tak od miesiąca siedzę, bla 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 bla, dziękuję. Paru smaczków, tak robimy prezent zakończenie. ...250 gram cukierków. Może 250 gram.
Rację? Cola. Dietetyczna. Dietetyczną. Tu coś jest z nią, dobra. I to jest 17308. 17308, mamy tylko jedno dopasowanie, jest to drugi film. Tutaj napiszemy dietetyczną. I potrzebujemy jeszcze jednego słowa kluczowego. Czy robimy? To ma być 17302. O. Czy robimy to? Robimy to? O, 302. Znajdę to? Nie ma. Interesuje mnie jeszcze, jaki związek ma ta babka na tych kamerkach, nie? Czy to ma w ogóle jakiś związek? Cholercia. Czy to robimy? Wpisywałem? Może czy robimy? To robimy? Nadal nie ma tego filmu, co bym chciał. Nadal nie ma tego filmu, co bym chciał. No nic. Może być ciężko to znaleźć. Może być bardzo ciężko to znaleźć. Wiecie, ja staram się znaleźć te słowa kluczowe, ale one są po angielsku. Nie możemy wpisać tak po prostu tego wszystkiego. Więc... Are we doing? Nie chiński uproszczony. Po prostu robimy. No to już sprawdzałem chyba, dobra. Ni to ni. W takim razie szukamy czegoś innego. Może coś z tego, co? Alba, albi. Może gabcio. 17282 P7. Potrzebujemy znaleźć słowa obóz. Ale toż tu bardziej. Obóz. Nie obóz. 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 I to był numerek 17284. O, i to by było to. Nie. Historia. O matko bosko, częstochowska, gabcio. Dobra. I następny ten. Jak było w obozie, to brzmi źle. To brzmi źle. How was camp? Snow White sang. Prince Charming met the dwarves, Doc, Sleepy and Dopey. And we're all gonna get a drink when they're back here in A-Square. Our eyes in camp said it was very inspiring. Oh yeah, they do not like Prosper. Feelings mutual. Your dwarfs are on their hit list, too. Hey, so is that where we're getting our intel? From Prosper? They got deep pockets, and they got a lot of manpower through Black Kite. Black Kite? Well, you just make sure they stay out of the way of the professionals, okay? Okay. I found them to be highly professional, and their procedures are very thorough. Thorough. That's good. Okej, okay. Czyli tak, mamy kolejne słowo klucz. Nie wiem, czy zauważyliście, ale Prospain to już był wcześniej chyba. Prosperen, przepraszam. Prosperen. Prosperen. Prosperen.
Lucky. A dwa, Prosperen to już było. Jeszcze było Black Kite, tak? Black Kite. Dobra, sprawdźmy sobie Prosperen, tylko jeszcze tak. Zanim ogarniemy to, to ja sobie chcę oczywiście standardowo obóz jeszcze zaliczyć. Jakkolwiek to brzmi. Obóz sobie zaliczymy, to było to. How was camp? Okej. Dobra, Prosperen. Czy znajdzie nam jakieś informacje na temat Prosperen? No, 13 dopasowań, z czego jedno już, dwa nawet widzieliśmy. Więc... To jest 23 listopada 2017. Pierwszy z filmów był... Sierpień, 15 sierpnia. Oni się w ogóle tutaj poznali. Z tego co widzę. Tak. Wychodziłoby, że to był 9 sierpnia. A 23 listopada już spali w jednym namiocie. To jest bardzo ciekawe. Dobra, 17250. I to jest P6. To nie to. To jest film jednoosobowy, więc możemy go sobie oczywiście obejrzeć samotnie. 52 sekundy, jak najbardziej. Dobra, to trzeba wyłączyć. Oglądamy. Camp protesting. Hi everybody, this is Ava and David. We're here at the Silver Ridge Camp protesting Prosperin's Sovereign Pipeline. On Thanksgiving, families across America come together to celebrate and to give thanks for food and family. But this holiday also erases the genocide in our history, the theft of the land and its resources that was the foundation of America. This theft continues today. The government acts in favor of corporations and allows them to brutalize the land, water, and people. All for what? To sell more fossil fuels? For corporate profits. This pipeline will pollute the water and bring illness and death. So we encourage all of you to protest peacefully to block further pipeline development and to protect the land for future generations. Water is life. Say no to the sovereign pipeline. Okej. Okay. Rurociąg Sovereign. Sovereign. Dobra, mamy to. Sovereign. Może być. Więc tutaj wydaje mi się, że jeszcze nie są razem. Woda to życie. Tak tam było chyba na tym samym, tak? Ludobójstwo, grabieże... Oliwa... Rurociąg... Woda stanowi życie, przepraszam. Okej. Hey buddy, this is Ava and David. We're here at the Silver Ridge Camp protest. Dobra, to czy już mamy to? No było woda to życie? To tak. Ja mam naprawdę bardzo, bardzo dobrą pamięć. Woda stanowi życie. Woda stanowi... Stanowi życie. Sovereign, okej. Okay. A jeszcze chciałem zobaczyć coś takiego jak zdrada. To sobie weźmy, zapiszmy. Zdradziłeś? Zdradził? Zdradziłem? Nie. Dziwne. David i... Ava. Też nie ma. Prosperen. Tu Ava i David. Okej. Okay. Tu Ava i David. Tylko jedno. Jest tylko jedno.
Wracamy do Prosperenu. I tu mamy film 17408. 17408. Już sprawdzamy. P1. FSQ. Tak, to jest pojedynczy film. To jest pojedynczy film, możemy go sobie bez problemu obejrzeć. Like shooting games, huh? No, I want to play that Pac-Man over there, but that works. Just follow my lead. Officer, enforce the law. Take that! You gotta lead your shots. Aim an inch ahead of your target, that's your sweet spot. Yeah, when Ava pointed you guys out to me at Silver Ridge, she said that you guys are really serious, you know, about tackling the issues. I, back in California, I knew this group that protested the Diablo Canyon Road, you know, that power plant up there. And I knew them from in and out of Venice, but it impressed me, you know, it really did. And I moved back up here just to prioritize my life, because I want to do something. Prosper. The criminals. Yeah, exactly. I think Ava's great and all, but she's just like those kids back at the camp. You know, they just want to get together, paint some signs, sing some songs, and then upload it to the internet. She's young. Yeah, but she isn't stupid. No, she's bright. I totally get that. But I've been with her to 4 meetings in that Jasmine Center. They're all blowing hot air. You know, I'm not naive enough to think that we can fix this with Facebook. I saw you at that rally in November. You like causing trouble. Okay. There's trouble to be had. I'm not going to run away from it. So. Right, you're good. I used to hang around Venice. Where'd you say you were? At a hospital off Pacific. You know, that was before I got a job. Yeah. Not Samsung. No. This place made Samsung look like a Four Seasons. This guy Harry ran it, sold pills out the back. And well, he disappeared, and you know, after a while, the cops shut it down. So I moved in with these friends of mine who I met at the boardwalk. They had this movie thing going, so I got involved. It became kind of a big deal. It's fun. You know, we made these stupid beach horror films. No way. Horror movies are my thing. Could you get me a background one? Nah, it's behind me now. Besides, nobody watches horror anymore. You know, I realize it's too crazy. I just got the high score. Where'd you learn to shoot like that? Boy Scouts. Really? No, the firearms guy on the sets, you know, on the movie sets. He would take us out to the desert, let us shoot his guns. So. Right now, I'm gonna go over there. I have some people. Yeah, cool. Good boy. No właśnie. A on tutaj widzę, że działa pod przykrywką. Totalnie pod przykrywką. Ale co to miało do rzeczy? Widzę, że on tutaj dosyć mocno kłamie, że on się nauczył, wiecie, tam na planie, gdzieś na pustyni, gdzie się go zabierali tam filmowcy i tak dalej. No ale wiadomo, on jeżeli jest z policji, z agencji, no to strzelanie to jest jego drugie życie. Jakby nie patrzeć. Dobra, kolejny film 18352. I on też jest samotny. On ten też jest samotny i to jest film następczy. W teorii to jest film następczy po poprzednim. The way Prosperin does it, they have two major insurance. Od nowa. Everybody in? Yeah. Alright, if you head out this way, it's actually not far. Just keep going straight. We'll take a right up here. Nice man. That's cool, right? Yeah. Yeah. You jealous, man? It's an 85. Drove it here all the way from LA. Seriously? Yeah. 1,800 miles. You were saying, though, about the insurance?
Oh, yeah. The way Prosperin does it, they have two major insurance providers because they can't work on any of their build sites if they don't have insurance. But you can look that all up on their private page, download the numbers on who to follow up with. It's going to be another right here. Yeah, it's about people. Find out who the top decision makers are in each office, get on their social. Keep on them until they have to act. Yeah, but how far do we go? You know? Did you guys hear about the Diablo folk, what they did? They bought a subscription to a firearms magazine for one of the shareholders, but it was under his kid's name. Yeah, but I mean, it worked, because I think he resigned like a week later. All right, let's keep it classy, guys. These people are looking for any excuse they can find to make us the bad guys. Let's not paint a target on our backs. We hear you, David. Yeah, and it's a right up here again. There's some other ops coming up. We have a couple of acetylene torches that get hot enough to cut steel. The valve sites are where the pipe is exposed. If you're fast on your feet, you can hit and run. It can set them back weeks. Yeah, we used to use gasoline and motor oil on the valve sites, but I guess torches would be more effective. One more right here. Yeah, and then I think it's just up here on the right. You can just pull over wherever. Anywhere here? Yeah. Anywhere you can find a spot. Do they know we're coming? Yeah. All right. Everybody out. Okej. Okay. Więc tak. Tego, co mi się wydaje. Jak mi się na razie układa historia? Nasz David pracuje w Agencji Bezpieczeństwa. Prosperen ma zamiar stworzyć jakieś jakiś rurociąg pewnie z paliwami płynnymi. No i oczywiście nasi tutaj przyjaciele próbują temu zapobiec. Jest tam jakaś instytucja, która będzie próbowała zapobiec budowie tego rurociągu. Tworzą tam jakieś różne manifestacje, wiadomo, Greenpeace i tym podobne, jak najbardziej. W ogóle tego, co widzę, nie wiem, myślę, że może to peta właśnie pokazuje mniej więcej pokazuje, gdzie była ta budowa, ale nie. I z tego, co właśnie widzę, to oni próbują zapobiec temu wszystkiemu. No i wiadomo, żeby zdobyć informację, co oni próbują tam zrobić, wysłali Davida, nie Jonesa, tylko Millera, nie, przepraszam, David Jones to właśnie był ten chyba fake. Miller i Jones to byli fejki. No i próbują wrzucić tam swojego człowieka, który ma wejść, zinfiltrować ich od samego środka, żeby ich aresztować. Żeby zinfiltrować tych pseudoterrorystów ekologicznych, którzy właśnie tutaj są. I teraz pytanie, dlaczego? Czy David po prostu z Ewą się jakoś spiknął i wtedy zdradził żonę? I stwierdził, że tutaj będę miał nowe życie, już się odcinął od tamtąd? Czy po prostu jego żona powiedziała, że w takim razie, jeżeli nie przyjechałeś na święto dziękczynienia, nawet no to już nie przychodzi w ogóle nic, zero, rozstajemy się? Czy po prostu... Właśnie, no w sumie nie wiem. Nie wiem, jak tam dalej musiało się to wszystko potoczyć, żeby wyszło jak wyszło. No ale widać, że jest tutaj jakaś taka historia właśnie, która próbuje nam to przekazać. Tylko tak, co ta nasza koleżanka teraz to ogląda? Co ona ma do rzeczy? Co ona tutaj robi? Po co? Czy ten Prosperen po prostu to wszystko zatuszował? I oni dalej to sobie budują i ona jest właśnie jakąś tam członkinią tego wszystkiego? Co ma wspólnego ta dziewczyna na tych kamerkach? No bo wiadomo, Ewa no to już to jest jego kochanka, która tam, z którą ma teraz dziecko, tak? Czy będzie ją dziecko? Czy teraz już może ma? On już nie żyje w sumie. I co tam dalej się ma wydarzyć? To mnie bardzo ciekawi, ale tymczasem, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach. Jestem ja wielką grę dla was, Shiro. My się oczywiście widzimy w następnych odcinkach Telling Lies. Trzymajcie się. Hej, hej.